właściwie poszło zgodnie z planem. Tak, było bardzo ciężko, tak naprawdę godzina pierwsza etapu, wielka walka, żeby w ogóle w takim odjeździe się znaleźć. Już była bardzo wyselekcjonowana grupa przed tym podjazdem, około 40 kolarzy, zdecydowałem się zaatakować i powalczyć o pierwszą górską premię, później kontynuować jazdę, udało nam się trochę zrobić przewagi, jakby później to było moim głównym celem, walka na tym etapie i wygranie koszulki, cały czas myślami będąc z Björgiem, jedziemy ten wyścig dalej dla niego, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i walczyć dla niego. Jutro też pewnie czekał na koszulki, czy znowu próba ucieczki? Tak, na pewno będę próbował, będę walczył do końca. Będzie to bardzo trudne, ale dam sobie wszystko.